Kołbiel, 46 km trasy. Wieś Kołbiel powstała na szlaku czersk liw Była siedzibą rodu Jasieńczyków. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1326 roku. W 1422 roku erygowano tu parafię. Rozwój gospodarczy wsi sprawił, że Zygmunt Stary. W 1532 roku wydał przywilej lokacji miasta prywatnego. Potop szwedzki zniszczył miasteczko, a gdy udało się je odbudować, kolejna wojna, tym razem północna, a po niej insurekcja kościuszkowska ponownie doprowadziły je do ruiny. W 1806 roku dobra kołbielskie nabyli Zamojscy którzy gospodarowali w nich aż do 1944 roku. Pamiątką po ich pobycie jest pałacyk z parkiem oraz mauzoleum na tutejszym cmentarzu. Za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym w 1869 roku Kołbiel utraciła prawa miejskie. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił napływ ludności żydowskiej która w okresie międzywojennym stanowiła znaczny odsetek mieszkańców. W okolicznych wioskach rozwinęła się specyficzna kultura ludowa, przejawiająca się w budownictwie drewnianym, obrzędach, strojach, tkactwie, wycinankach, muzyce i tańcach. Jej ślady w strojach ludowych można oglądać współcześnie podczas uroczystości kościelnych. Wieś zachowała układ urbanistyczny z XVI wieku. Z małą miasteczkowej zabudowy z końca XIX wieku zachowało się tylko kilka przykładów. To wynik nie tylko wojen, ale także huraganu z 15 maja 1958 roku, który zniszczył dwie trzecie zabudowań. Dominującą budowlą w Kołbieli jest Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, wybudowany w latach 1895-1899. Na planie krzyża ma ponad 38 metrów długości, 26 metrów szerokości, zaś wieża osiąga 50 metrów. To jeden z pierwszych kościołów halowych projektowanych przez Dziekońskiego. Strzeliste wieże oraz wąskie i wysokie okna nadają budowli gotycką monumentalność. Fasada przednia zdobiona jest portalem, nad którym znajdują się trzy rzeźby. Poza frontem. Pozostałe ściany uplastyczniają zróżnicowane formy ceglane. Lizeny, fryzy arkadowe, ślepe triforia. Niektóre płaszczyzny wgłębne są tynkowane. Najwyższe części wieży i sygnaturki ozdobione są charakterystycznymi dla projektów dziekońskiego wypustkami. Wewnątrz piękne palmowe sklepienie, które dodatkowo podkreśla polichromia autorstwa Bryknera. Z 1927 roku. Na wyposażeniu kościoła znajduje się ołtarz główny, późno renesansowy z XVI wieku, z obrazem Trójca święta, w owalu obraz w niebo oba z pierwszego kościoła. W ołtarzu bocznym obraz święty Józef, także z tego samego okresu. Ciekawy jest także XVII-wieczny obraz Ukrzyżowany Chrystus z dwiema postaciami fundatorów Kościoła.